maj w naszej tradycji, w naszej pobożności polskiej, w tysiącach polskich parafii, pod tysiącami takich figur jak ta Matki Bożej, będziemy śpiewać litanię loretańską, będziemy wzywać jej opieki i pomocy, będziemy się modlić w różnych intencjach, będziemy prosić o zdrowie, będziemy prosić o wsparcie, wołając ucieczko grzesznych. Królowo męczenniku, będziemy myśleć o tych, które w tylu miejscach na świecie także dzisiaj cierpią. Będziemy modlić się Królowo pokoju. Będziemy prosić o ten pokój, który jest tak ważny w naszych sercach, w naszych rodzinach. Królowo Różańca Świętego, ta piękna modlitwa, która tyle łask wyprosiła w naszym życiu. Moi drodzy, tę Matkę Kościoła i jeszcze wiele przepięknych innych tytułów, wypowiadając te piękne słowa z pobożnością i nabożnością, pamiętajmy nie tylko o naszych intencjach, ale i o tych, którzy dzisiaj czasami daleko od nas wyczekują tego wsparcia modlitewnego, wyczekują tej solidarności duchowej, bo to każdy z nas może dać. I taką pociechę nieśmy im, że choć cierpią, nie są przez nikogo zapomniani.